W najbliższą sobotę miłośnicy rekonstrukcji historycznych będą mieli okazję obejrzeć widowisko pod tytułem Wilno 1939 w Suwałkach. Będzie to próba pokazania, ponieważ de facto obrony Wilna jako takiej nie było. Sowieci po 17 września zajęli w ciągu kilku dni Wilno. Były walki uliczne, ale ostatecznie dowództwo obrony Wilna zgodnie z doktryną, z informacjami, które płynęły ze sztabu Armii Polskiej, wykonało rozkaz z Sowietami niewalczymi i wojska polskie opuściły Wilno. Natomiast oczywiście nie odbyło się bez walk ulicznych, bez różnych incydentów na styku Armii Polskiej i Armii Sowieckiej, i o tym zarówno słownie przez lektora, jak i scenami przez rekonstruktorów zechcemy opowiedzieć. Zapowiadane przedsięwzięcie tym razem nie jest dziełem wyłącznie Suwalskiego Muzeum i lokalnych rekonstruktorów. Rekonstrukcja walk o Wilno w 1939 roku odbędzie się w Suwałkach, w rejonie ulicy Gałaja, tej dolnej partii, gdzie są pięknie zachowane przedwojenne budynki, które będą stanowiły scenografię. O godzinie 17:00 głównym organizatorem tej inscenizacji jest Fundacja imienia Joachima Lelewela, która pozyskała środki z programu Niepodległa. Natomiast Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Suwałki są współorganizatorami. Pomagamy w realizacji tej rekonstrukcji, zarówno logistycznie, jak też część członków naszej grupy będzie grało w tej inscenizacji. To świetna okazja, by wziąć udział w kolejnej żywej lekcji historii wraz z organizatorami. Już dzisiaj zapraszamy na inscenizację. Sobota, godzina 17:00, okolice skrzyżowania ulic Wawrzyńca Gałaja i Adama Mickiewicza.